Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze This War of Mine. Udało mi się znaleźć masę fajnych rzeczy. No chyba nawet książkę dorwaliśmy, tak? Dorzuciliśmy sporo opału. No i musimy dziś wprowadzić, nowe zasady. Co do rozdysponowania tutaj posiłków. Ponieważ mam aż 4 osoby do wykarmienia, 2 posiłki. O, i mięsko, które właśnie nam gdzieś tutaj wskoczyło. Więc może całkiem nieźle wyszło. Livia, a Livia jeszcze niech poczeka, z lata, chodź tutaj. Tu też Lish Arezo podpowiadał, że doprowadzając do statusu najedzeni naszych tu podopiecznych, będą oni też lepiej funkcjonować w domu, więc można. Ej, Arika, czemu śpisz jeszcze? Można w ten sposób trochę pokombinować, albo po prostu dalej zarządzać tym jedzeniem, jak zarządzamy. Demon też zasugerował, że jak biegamy z tym toporkiem i nie mielibyśmy żadnej kubki do podniesienia, tak sytuacja, którą przedstawiłem ostatnio, to można wyrzucić toporek na kubkę i z powrotem go tam umieścić. I faktycznie, ma to sens, chociaż tutaj też Arban zauważył, że ten toporek, ten błąd wynika z czego innego, że on domyślnie jest oznaczony w naszym plecaku jako broń, więc jeżeli wyłączymy z niego status broni, no to wtedy będzie wszystko działało normalnie, bez kombinacji z kubkami. No. Więc jest kilka opcji na to, jak rozwiązać nasze problemy. Choć naszym największym problemem dziś jest brak wody prawdopodobnie. Mamy trochę śniegu, zaraz zobaczymy, jak wygląda kwestia przetapiania go. Nie wiem też, gdzie iść nocą, bo zostało nam naprawdę niewiele miejsc. Szpital, może baza wojskowa, tam jakiś handel miał być grany, ale jak to wyjdzie, no to też właśnie. Wyjdzie w praniu. Do wody potrzebujemy filtry, nawet ta ze śniegu musi być filtrowana. A jesteśmy w stanie przerobić, nie jesteśmy w stanie przerobić całości. Potrzebowalibyśmy, ile? 4 sztuki wytworzymy, a my potrzebowalibyśmy 12, czyli idealnie 4 sztuki, czyli jeden filtr przynajmniej, wyjdź. No to tak, ale to teraz będziemy mieć robotę w domu. Jeden filtr przynajmniej musimy stworzyć. Mamy tych drobiazgów, na szczęście trochę. A, ty miałeś tutaj też robotę, nie Marko? Ulepszyć ten piecek nareszcie. Nie wiem, czy nam się przyda, chociaż kto wie, ile ta zima tu potrwa. No i nie będziemy mieli drobiazgów, zawsze wydane na jakieś głupoty, tak? To cieszy. Będzie na co narzekać niebawem. Chociaż właśnie, czy my w szpitalu nie zostawiliśmy jakichś drobiazgów? Teraz tak się zastanawiam nad tym tematem. Może to tam warto byłoby się wybrać, zobaczyć co i jak. No, plus tej wody zimą jest taki, że dość szybko się ją pozyskuje. W stosunku do tego, co mieliśmy tam z tej deszczówki, no to tu rach ciach i jest woda. Nie wiadomo kiedy, gdzie, co, jak. Mamy to. No dobra, dla nas najważniejsze by było przerobić wszystkie warzywka i nastawić te 8 potraw. Może być 8 i nie zapomnieć nakarmić 2 osób tutaj jeszcze. No właśnie, to jest ten problem, że jakby mieć w sumie więcej tych warzyw, to może udałoby nam się ich zrobić tyle, żeby zawsze wykarmić. Albo nie, 2 osoby zjedzą puszki i wtedy nam się wyrówna ten cały cykl, tak żeby nie zapominać, czy żeby nie zostawało tutaj nic na garnku. A z drugiej strony trochę szkoda te puszki tutaj. Poszło, zobaczymy, zmęczona z lata, właśnie z lata, czekaj, Marko, ty też zmęczony, przecież my nie mamy tyle łóżek. Dobra, to częściowa ekipa już tutaj będzie się rozproszona po okolicy, zobaczymy, bo może jak znajdziemy jakieś warzywka, no to po prostu następnym razem zrobimy tego więcej i w ten sposób to wyrównamy. Dziewczyny, co wy jeszcze możecie zrobić? Czy my mamy taki alkohol? Można by było zrobić więcej filtrów, żeby przerobić go na czysty alkohol, bo czysty, no to będzie sporo wartów wojskowych. Tam też warto by było się wybrać, tak, z tego co pamiętam. Jakby szukać naprawdę jakichś fajnych, dzikich fanaberii, to dostawić 3 łóżko, żeby wszyscy mogli w nocy spać, a nie gdzieś tu na czuwaniu funkcjonować. Tym bardziej, że no... Proszę bardzo, jedzonka. Tym bardziej, a to już pierwsza i znowu nikt nie przyszedł. Tylko jak to łóżko? Jak ta cena? 8,6, a ono nie jest takie drogie jak myślałem, to może dostawmy jeszcze jedno łóżko. Ja wiem, że to trochę marnowanie surowca, ale z drugiej strony obok takiej misji, żeby jakoś tym surowcem dobrze zarządzać, no to chciałbym, żeby naszym było dobrze też. Zapisanych rzeczy właśnie będąc przy tych, żeby było dobrze, niedobrze.
Może w piwnicy ktoś tu będzie spał? Nie wiem, gdzie lepiej. Chyba tam biega się mimo wszystko szybciej. I tak będzie dla tych na nocne akcje. Mieliśmy jeszcze przygotować papierosy dla naszej koleżanki. Tu też były komentarze, że może nie będziemy dawać tych papierosów. Tak, szkoda, drobiazgi, tytoń. To, no właśnie, nie mamy papierosów. To jest problem od niedawna. Nie warto dawać, tak. Ale z tego co kojarzę, to jeżeli Alika nie dostanie papierosów, i teraz nie pamiętam, to albo się rozchoruje, albo jeżeli się nie rozchoruje, to po prostu jej się humor zepsuje. Tak więc no, nie wygląda to za dobrze. Co tu przy tym bałwanku? To chyba motyw, żeby budować bałwana, nie? Bo coś tu cały czas miga, tak zachęca, żeby kliknąć, ale z drugiej strony no jak. Dobra, 10 godzin będziemy lepić te papierosy. To zróbmy może na początek 4, żeby w ogóle było co zapalić. Żeby poprawić humor tutaj naszej koleżanki. Dlatego ona może w łóżku spała. O właśnie, nie ma problemu z tym, że kurczę, nie ma jak spać. Znaczy inaczej, nie chce mi się spać. Tej się nie chce, tej się nie chce. Słuchaj, Arika, zrobisz filtry jeszcze. Nam się przydadzą, czy to do wody, czy do alkoholu. Może jakbyśmy... Nie wiem, czy dziś się wyrobimy. Myśmy przygotowali filtry 3. Okej. Dobra. Mamy papierosy. Liczba wypalanych dziennie papierosów 3. Kurczę, jakby mieć ekipę samych palaczy, to by mógł być fajny problem do rozwiązania, jakby tam ich naprawdę sporo z tymi fejkami tu stało. 19. Okej. Bo jeszcze musimy skoczyć gdzieś tam w piecu załadować. Małe co nieco. Ale to w takim razie papierosów powinno starczyć nam na długo, patrząc na to, ile mamy tytoniu. No największy problem, że teraz Arika nie tylko wciąga nam posiłki, no ale gdzieś wciąga też te fajki, nie? I trzeba tym umiejętnie zarządzać. Jak my z drewnem stoimy? 31 wciąż, dużo opału 19. To cieszy. Nie no, to się nazywa wyczucie, kiedy tutaj przyatakować. Ale o, właśnie z lata. Wyspałaś się, to tak, ładujemy tu do pieca max. Teraz mam problem, bo nie wiem, czy lepiej załadować jeden piec na maxa i drugi delikatnie, czy na przykład dwa piece na trzy drewienka. Będzie trzeba to gdzieś, przynajmniej mamy szlugi, nie no, świetnie, świetnie. A, wiesz co, Arika, będąc przy tych szlugach, to może to by się zamieniła z Liwią, bo Liwia by mogła pójść jeszcze zrobić. Kurczę, to jest tyle rzeczy do zrobienia. O, a moment, tamten piec działa, nie trzeba chyba aż tyle ładować. Moglibyśmy te flaszki tutaj przefiltrować, byłoby 6 sztuk czystego alkoholu, czyli praktycznie cały brudny alkohol, tak to nazwijmy, byłby przerobiony. I tu jeszcze dorzuciliśmy drewno. Kurczę, to nawet na jednym piecu jakoś to tam idzie. Arika, a ty sobie kręcisz te papierosy dalej. Chociaż no, chcemy takie komfortowe warunki wprowadzić. Arika, ty potrafisz robić papierosy? No, już myślałem, że się nie dogadamy. Z lata, cyk, tutaj jeszcze drewna więcej. No i powinno być ciepło, a Marko szykuje się do nocnej misji i... Znaczy, my mamy rzeczy na bandaż. Zastanawia mnie cały czas ten szpital. Można by było się tam wybrać, zobaczyć. O bandaż się pytam dlatego, że oni tam potrzebowali jakichś tych lekarstw na wymianę, to nie dość, że moglibyśmy się wymienić, to również coś dobrego im zaoferować, czyli leki ziołowe i bandaż. Tych to chyba nie oddamy, bo to zbyt ważne na wszelkie takie nieprzewidywalne sytuacje. Więc szpital miejski, ewentualnie posterunek wojska. Mają dużo jedzenia, ale jak dobrze pamiętamy, to tam za bardzo nie wpijemy. No dobra, 12 dni temu. Szpital, szukaj zapasów, pójdziemy na jakąś wymianę. A to jeszcze wszystko to dogramy. I wszyscy mogą spać w łóżku, jak to ładnie wygląda. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mieliśmy aż 3 łóżka. Dobra, Marko, więc jak lecimy do szpitala, to nam się chyba żadne narzędzia nie przydadzą jako tako, ale weź coś miłego dla nich. Na przykład to i bandaż, który jesteśmy w stanie sobie wytworzyć, jakby była taka potrzeba. Tak, mamy coś na wymianę. Nie wiem, czy papierosy by chcieli. Nie będziemy ich tam atakować. Można by było te prochy oddać, ale nie wiem, czy oni się znają na ich przetwarzaniu, więc zostawimy póki co sobie. Szukaj zapasów. Idziemy z dobrym tutaj zamiarem odwiedzić doktora. Wow! A będąc przy dobrych rzeczach, tak właśnie coś mi się kojarzyło, że... Co oni tak biegną?
Co się stało? Siostro! Siostro, to... Wszystko okej? O! Tu w ogóle jakby się coś zmieniło. Zrobię co mogę. A, ona przybiegła tutaj. Moment, moment! To jest chyba szpital, ale już po tym całym... tej całej nocy... Przyszedł, mam przekazać szpitalowi zapasy medyczne. Jeśli nie, proszę dać mi spokój. Tak, przyszliśmy przekazać zapasy medyczne. Ma nawet drobiazgi. Ma nawet łopatę, która być może w tym miejscu byłaby potrzebna, patrząc na to, co się dzieje. W sumie jakby dał nam książkę za leki. Oferta, jaką można spodziewać się po uczciwym człowieku, tak? No i to my możemy przyjść do niego jeszcze. Dobra. Dobra, cukier. Zły adres, możesz zaoferować więcej. Nie, no nie chcę tak typowo. Wymiana, nieoczekiwany podarunek. Nie, o właśnie. Coś takiego chciałbym im zaoferować. Myślę, że układ całkiem spoko. No przede wszystkim te leki dać. No, nam się książka przyda też, bo robimy bibliotekę w domu. Ta łopata kusi, tak patrząc na to, co tu mamy, bo nie wiem, czy po strzale nie ma czegoś do przekopania, ale no zobaczymy. Zgoda. Zgoda. Może tej nocy umrze mniej pacjentów. No smuci informacja, że może mniej, a nie, że może nikt nie umrze, no ale... No jak widać, po tą strzale trochę się tu zmieniła sytuacja. Zresztą cały szpital jak... O! To może jeszcze będzie opcja pójść przekazać im. Nie rozmawiamy, tu wejścia nie ma, tu możemy przejść. Na górę też chyba wejścia jako tako nie ma. Tutaj śpią. I tu mamy gruzowisko, ale to wygląda jak jeden miejsce. Jedno miejsce z gruzowiskiem. I możemy tam się w ogóle dostać? Możemy. Może spróbujmy to przekopać, a noż będzie dostęp do jakiejś szafki z lekarstwami. Widzę, że jest za czym jeszcze biegać w okolicy. Dobrze, zobaczymy co mamy tutaj, bo może znajdzie się coś więcej. Aha. Aha. Warto było. Warto było, tak. No ładnie. To są chyba te wszystkie kubki, które gdzieś... Oj, i krata. Te wszystkie kubki, które gdzieś tam przerabialiśmy. Tego nie otworzymy. Mam nadzieję, że nikt nie miałby nic przeciwko, jakbyśmy chcieli otworzyć, bo nie wiem, czy nie warto by było wrócić po to. Tam mieliśmy te wszystkie kubki, które gdzieś nawet ich chyba nie dotknęliśmy i teraz można dotknąć, ale nic w nich nie ma. Mamy bandaże, które moglibyśmy przekazać i wymienić. Może po prostu moglibyśmy przekazać, no. My sobie jakoś poradzimy, a dla nich to może być... być albo nie być. Proszę bardzo, bandaże przekażemy. Wiesz, takie drewno. Głupio cokolwiek brać za to. No chyba, że łopatę, ale teraz też już się nie przyda. Ciekawe, że uczciwa wymiana. Nie oczekiwałem po... O kurczę, to bandaże to tak na równo z łopatą. Nie myślałem, że te pozostałości po lekarstwach są tak ważne. No dobra. Zgoda. Dał nam tyle rzeczy, że nawet jakoś, nie wiem... Dobrze. Jest tego więcej. O! Z lekarzem, na gwałt potrzebuję lekarstw i opatrunków, więc straciliśmy, znaczy straciliśmy. W dobrej wierze oddaliśmy dwa opatrunki, ale myślę, że warto było. To taka też nasza niepisana zasada w tej serii, że zawsze jeżeli stać nas na to, no to wspieramy ten szpital. Oddaliśmy naprawdę sporo, bo te bandaże to było z 12 drobiazgów, 15 handlarzy, ale może też i czyjeś życie tu w szpitalu. Swoją drogą ciekawe, czy mamy w grze jakiś system karmy, który za dobre, złe uczynki wynagradza, karze, chociaż, no właśnie, czy tak łatwo ocenić dobre, złe uczynki. No i inna sprawa, czy są też takie rzeczy wpływające na zdarzenia losowe, że jak na przykład dobrze nam idzie, mamy sporo zapasów w domu, to częściej nas okradają, napadają, czy... inne rzeczy dzieją się, na przykład pod naszymi drzwiami, albo się nie dzieją, tak, wczoraj dzień był... spokojny. No dobrze, lecimy się położyć. W sumie wszyscy są wyspani, jest to całkiem wygodna opcja, teraz tak patrzę. Nie musiałem mocno kombinować, trochę mógł się zmienić mi głos między dniami, ale miałem lekką przerwę, tak było wcześniej słychać dzwonek. Musiałem też wyskoczyć na moment, no i wracamy. Jakoś się tutaj szybko odnajdziemy. Chyba nie zaglądaliśmy do naszego radyjka, co tam słychać. Widzę, że nie
Wszystko też ostatnio tu przetworzyliśmy. Czasu zabrakło? Moment, prócz czasu widzę bio. To dziecko jest błogosławieństwem. Kiedy się dowiedziałam, że jestem w ciąży, nie posiadałam się z radości. W takim stanie oczywiście trudniej przetrwać wojnę, ale dziecko jest wszystkim, co zostało mi po Petrze. Daje mi powód do życia. Taki układ. Abstynentka. Palaczka. Jeszcze tam jakieś kawosze. Innych brakuje. No ale dobra. I mięso? No chyba mięso. Chyba mięso. Nic lepszego nie załadujemy. I pytanie, czy coś więcej tutaj ugramy. Jak z papierosami? Liczba wypalanych 3. Papierosów też nam starczy na kilka dni. No, chociaż przyznam, że to one wydają się być takim sporym problemem w najbliższym czasie. A nie, bo to jeszcze dużo więcej tego alkoholu było do wytworzenia. No dobra, może handlarz będzie, a może kto inny. Informatorzy ostrzegają przed intensywnym ostrzałem dziś w nocy. Nie należy wychodzić na zewnątrz, a najlepiej pozostać w piwnicy. No świetnie, no świetnie. Czyli chyba wiemy, jak się kończą takie noce. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, to widzieliśmy. No, plus takie, że zanieśliśmy do szpitala to, co mieliśmy zanieść. Ale wygląda na to, że jak dziś zrobimy wszystko, no to nasze główne zadanie wygrzać się, wygrzać. Inna ciekawa sprawa, to zauważyłem podczas poprzedniej nocy, jak były te ataki, że... Nie było na mak. A nie, nie paliliśmy na maksa tu i tu. Że mimo wszystko szabrownicy przyszli nas okraść, tak to. Więc nie wiem, jak te noce działają. Że na jednych działają, na innych nie. Ale co, to by oznaczało, że dzisiaj znów nikt nie przyjdzie? Co prawda, jesteśmy w miarę tak zabezpieczeni tutaj w bazie ze wszystkim, że moglibyśmy sobie spokojnie usiąść i czekać. No nie wiem, czy aż na koniec wojny, bo to może nadejście naprawdę późno. Aż tylu rzeczy to chyba my nie mamy. Godzina 10. Ej, ludzie, ale ostrzał jest dopiero jutro. Dziś w nocy. To już zawczasu. Przybiegli. No dobra. Myślę, że siedzi tu z papierosem. Możemy jeszcze spojrzeć na chwilę. A, chyba siedziała z papierosem. Trochę oburzona, że musiała go zdjąć. No właśnie, jak to działa? Czy oni mają teoretycznie swoją wolę i tutaj w czasie rozgrywki ją nam pokazują, czy to trochę inaczej wygląda? Fotel mamy, piecek mamy, gitary to nam niepotrzebne. Ja tak się zastanawiam, czy tu wybudowaliśmy wszystko, ale wygląda na to, że wszystko. Na opartek by można było zrobić jeszcze jeden ogródek ziołowy, ale chyba aż takiej potrzeby to my nie mamy. A filtry? Ewentualna opcja numer 2, ale to się nie opłaca. To za dużo tych ewentualności. Bo opcja numer 2 to obok kuchenka do przetapiania wody, ale to już nie wiem, czy to nie byłaby trochę taka nasza fanaberia. Dwa piecyki, dwie kuchenki, bo jedna do wody, druga do jedzenia, no i tak to jakoś ze sobą godzić. Słuchaj z lat. A nie, to Arika miała jeszcze podlecieć na górę, ale ona chyba się nie zna na graniu. Niech nam coś tu jeszcze przygotuje. My możemy, korzystając z dnia, skoczyć, przygotować jeszcze tutaj jakieś papierosy, najwyżej na przyszłość. To nie leki ziołowe, chociaż warto zachować ten towar na bandaże. Leki, bandaże, papierosy, tak. Tak to rozwiążemy. Chyba nic to więcej po nas. Filtry mamy przygotowane na przyszłość, jakby przyszło nam coś oczyszczać. Myślałem, że wybierzemy się do wojskowych. Coś od nich dostaniemy. Jak my z wodą stoimy? Średnio, ale woda nam będzie potrzebna dopiero... To czekaj z lata, jeszcze nie dotykę gitary. Woda nam będzie potrzebna dopiero... za... dni kilka. A jeszcze następny odcinek, żeby przygotować się jakieś posiłki. No dobra, Arika, bo każdy przechodzi ten egzamin u nas. Ciężko uznać. No ja bym się cieszył, jakbym tak potrafił. Czyli wygląda na to, że chyba są tak podzielone te zdolności, także... że zero średnio, no i z lata, czyli szkoła muzyczna jest ugrana, tak? No jest różnica. Jest różnica. Dobra, nie o co przeciągać się. Nigdy do nas dziś nie przyjdzie. Idziemy doładować tylko w piecu wszędzie. I chyba będzie trzeba po prostu przespać tę noc. Kurczę, jakbym wiedział od razu,
to bym dociągnął ten odcinek do końca, a nie robił przerwę między, ale no, no cóż, skąd można było wiedzieć, że szykuje się ostrza. Jednocześnie jakie szczęście, że akurat odpaliliśmy tutaj wiadomości, wiemy na czym stoimy. O, uciekło drewienko tu. Jak my z opałem w ogóle stoimy, tak będąc przy tym. Tak średnio, powoli byśmy musieli znów szukać jakiejś nowej miejscówki, gdzie ten opał mógłby się spisać. Najgorzej, że Marko chyba będzie musiał siedzieć i czuwać. Nic więcej to nie wymyślimy. Nikt nie przyjdzie, nic nie zrobimy, więc skończymy dzień i zobaczymy, czy jeszcze pozwolą nam się wybrać. Niestety nie. Dwa bombardowania przy jednym podejściu. Tego chyba nie było. No ale cóż, to jedyne co możemy wymyślić. Arika czuwa. Reszta śpi w łóżku. I widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.